gratulacje dla trenera Motoru za zasłużone zwycięstwo. Dwie bramki ustawiły od początku mecz. Zagraliśmy bardzo słabo w obronie. Katastrofa. 3-2-0 próbowaliśmy, ale to tak naprawdę nie przyniosło żadnego efektu. Dostaliśmy jeszcze w końcówce dwie bramki i po prostu w Lublinie skompromitowaliśmy się. Także chyba przyszedł czas na twarde rozmowy i myślę, że trzeba mieć w życiu honor. Trzecia porażka, jeżeli nam się przetrafi z Puławami, no to niestety trzeba podać się do dymisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za gratulacje. Stal się postawiła nam ciężkie warunki. Niemniej jednak dziękuję chłopakom za zaangażowanie, za wykonanie założeń taktycznych. Widać, że ci zawodnicy mają w sobie bardzo duży potencjał. Na tą chwilę potrzeba nam czasu, żeby to zgrać. I oczywiście cieszę się z wyniku, bo wynik jest przekonujący. Natomiast widzę jeszcze mankamenty w tym zespole, widzę chaos na boisku. Myślę, że każdy następny tydzień będzie nas przybliżał do tego, czego oczekuję tak naprawdę od swoich zawodników. Dzisiaj pokazali serce do walki, pokazali charakter, za to im bardzo dziękuję i uważam, że każdy następny mecz będziemy raczej rosnąć w siłę niż opadać. Panie trenerze, czy ta dzisiejsza gra to zasługa tych męskich rozmów w ciągu tygodnia, czy nowych zawodników? Proszę pana, no tak naprawdę to jest bardzo dużo elementów się na to złożyło. Oczywiście męskie rozmowy, oczywiście przekazanie informacji zawodnikom, czego od nich oczekuje sztab szkoleniowy. Bardzo się cieszę, bo na każdym treningu jest 100% zaangażowania. Zawodnicy wykonują to, co ich prosimy. I ja tak jak powiedziałem wcześniej, każdy następny tydzień mam nadzieję, że będzie pokazywał, że jesteśmy coraz silniejsi. Te zmiany w pierwszej połowie one były podyktowane kontuzjami. To są poważne urazy. No Igor narzekał już po tamtym meczu na drobny uraz mięśnia dwugłowego. Jak widzieliście Państwo sami, podniósł, zgłosił prośbę o to, żeby go zmienić, żeby nie naciągać do końca, czyli no, wziął odpowiedzialność za zespół, nie osłabiając go, a wręcz przeciwnie, pokazał, że klasę tym, że wiedział, że ma kontuzję, więc nie chciał osłabiać zespołu, zszedł. Przy drugiej bramce podszedł również Iwan Udarewicz, powiedział, że przywoziciel go kłuje. Powiedział, że oczywiście należy decyzja do mnie, czy go ściągnąć, czy nie. Woleliśmy nie ryzykować jakąś poważniejszą kontuzją, dlatego zastosowaliśmy zmiany.